Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkie te osoby, które mają jakieś nieprzyjemne epizody ze swoimi perfumami, osoby, które pewnych perfum nienawidziły i właśnie wiele kropek. Bo ja chcę dzisiaj opowiedzieć o perfumach, których nienawidziłam, ale polubiłam. Więc być może też mieliście takie przygody. Słuchajcie, mam 6 takich produktów, które w tej chwili są moimi ulubionymi, must have'ami, takimi, które zawsze muszą tu być. Choć mogłabym ich tu może pokazać więcej, ale nie chcę robić długiego filmu. Wybiorę 6 takich najbardziej pożądanych przeze mnie perfum, z którymi mam trudną przeszłość. Mast Cartiera. Wiele razy o nim mówiłam. Perfumy orientalne i słodkie, nie, w starym stylu, niemniej jednak mają zieloną nutę głowy. I ta zielona nuta głowy sprawiała, że ja w ogóle miałam problem z jakimś zdefiniowaniem tych perfum, określeniem, do czego one służą. I być może kiedyś kilka razy się psiknęłam nimi i poczułam całe to bogactwo, które ujawnia się później. No i tak oto znienawidzony must, przez którego takich mustów rozdałam naprawdę bardzo wiele różnym ludziom, stał się moim ulubionym produktem. Innym ulubionym, to z kolei, który stał się moim ulubionym, to z kolei woda szyprowa. Klasyczna szyprowa woda, ale niekoniecznie klasycznej marki czy klasyczny produkt. Swego czasu była to po prostu nowość i dostałam jeden flakon, potem drugi, kilka. No i używałam te perfumy tak na zasadzie takiego testowania, po czym stwierdziłam, że są świetne, chociaż na początku miałam do nich dystans. To jest limitowana edycja, taka do torebki, coś takiego. Taki mój prywatny Golden Eye. I świetnie pachną. Ja sobie gdzieś tu naniosę na zewnątrz. No, a trochę było ewidentnie w przewodzie, dawno nie używałam, a teraz zaczyna się ładny zapach. Ach, piękny, kwiatowy, jakiś taki, cudowny. Inny, bardzo, bardzo ważny produkt. To jest właściwie legenda, perfum i zapewne wiele osób ma podobne doświadczenia z piątką Chanel. Ja tu mam pusty flakon, ponieważ za waszymi sugestiami, upomnieniami postanowiłam te flakony już powoli pakować do kartoników, więc no, część już jest opakowanych podobnie jak piątka, więc został mi pusty flakon, więc powącham sobie koreczek, mało profesjonalnie. No, piękne perfumy, na pewno. Chociaż nie jest to nowość. I jeszcze taki jeden produkt, który długo, długo u mnie leżał, używałam go rzadko i uważałam, że jest zbyt intensywny po prostu. Coco z lat 80. To jest ważny produkt, skoro powstała Coco Mademoiselle na początku tego wieku. Takie oto cuda. Pachnie w sposób wyrazisty, a w materiałach prasowych przeczytałam coś tam o wschodnich klimatach, więc myślę, że to była jakaś odpowiedź właśnie gdzieś tam na te wszystkie sukcesy i wszechobecność perfum orientalnych, chociażby takich jak opium. Chociaż i innych też nie brakowało. I teraz zostały mi dwa męskie. Chanel ma dużo niezłych męskich nowości, natomiast te klasyki zawsze wydawały mi się za trudne w odbiorze, niezrozumiałe, ale doceniłam nagle, nie wiem kiedy, Pour Monsieur Concentré, może tak. Pour Monsieur Concentré to jest uwspółcześniona edycja perfum Pour Monsieur. Jest tu wszystko, jest tu chyba i fourger, jest tu nuta skórzana, taki prawdziwy męski killer, przy czym stosowany w rozsądnych ilościach może dawać taki efekt niekillerowaty, bo nie jest to produkt orientalny, więc no, tak jak często wy piszecie w moich komentarzach, to ilość czyni truciznę. No i takie perfumy, które właściwie wyróżniają się na tle tych, które wam pokazałam, bo to swego czasu była nowość. I zaczęłam od Cartiera i skończę Cartierem. Produkt, który podobał się i paniom, i panom, taki rzeczywiście uniseksowy, bo drzewny. Bardzo silnie drzewne jądro, i ono mi przeszkadzało, wydawało mi się nieperfumowe. W czasie, kiedy deklaracja wchodziła do sklepów, ja byłam pod wielkim wpływem i fascynowały mnie te wonie a la, powiedzmy, ze stajni Sophie Groisman, które są takie kobiece, takie no po prostu niedyskusyjne, tylko po prostu piękne. Więc ten zapach wydawał mi się taki mało uroczy. Ale zmieniłam zdanie. W tej chwili uważam, że gdyby mi go zabrakło gdzieś na półce, to
byłaby strata, chociaż znam osoby i podziwiam je, które od pierwszego powąchania uznawały, że to jest produkt świetny. A teraz, kochani, ja już kończę i teraz dla Was zadanie i wielka prośba. Przejmijcie pałeczkę i opowiedzcie o swoich perfumach, z którymi przeszliście taką ciekawą drogę od nienawiści do miłości. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.